Daszbur, witam wszystkich bardzo serdecznie i od razu na samym wstępie chciałem wam podziękować za to, że mnie dopingujecie, za to, bo widziałem, że pod ostatnim filmikiem było mnóstwo wyświetleń, więc bardzo wam dziękuję za to wszystko, że dajecie mi takiego kopa, że jeszcze bardziej chce mi się nagrywać te filmiki i te, no ale nie będę przeciągał. Dziś ruszamy do lasu, w którym najprawdopodobniej będą jelenie, ponieważ zazwyczaj wszystkich, co się pytałem, tu właśnie jelenie bytują w tych lasach tam z tyłu, za tym zosnami, więc zapraszam was właśnie ze mną na tą przechadzkę po tym lesie, żeby może uda nam się coś nagrać właśnie, albo jakiegoś rzuta znaleźć właśnie od jelenia. Nie wiemy. Więc ruszamy w drogę, nie będę przeciągał. Idziemy. Jak widzicie, znalazłem drzewa, które są mocno, dość mocno. No kora jest mi zdarta i spałowane. No to nowe jelenie to były. No na wysokość toczy. Tak, wyjaśnię jelenie. To widzicie, one już też miałem. One zaczęły wrzucać. O, tu mamy odchody. Od jeleni, więc są już przygotowane. Mogą coś możemy instalować, nagrać i zobaczyć. Właśnie jak z godzinkę temu rozdzieliliśmy się z chłopakami, żeby zobaczyć nowy, większy teren, żeby przejść, zobaczyć, może coś by się udało znaleźć. I właśnie szedłem, żeby się z nimi spotkać, bo w pewnym miejscu przy granicy pola z lasem idę właśnie i patrzę, coś tu białego wystaje, a to czaszka. Jakieś pole. O. Niestety połowę czaszki z jednym parostkiem nie ma. Był to jakiś mył kusek, widać, kurczę, cały. Jak widzicie, nie, poroże było jakieś zdeformowane. No szkoda, że kurczę, widać się. Lisy, kurczę, hapły tu go nie oszczędziły. Ale chociaż coś jest, kurczę, szkoda, że tego drugiego nie ma. Był ładny, był coś tam innego. Jeszcze takiego czegoś nigdy mi się nie udało znać, jakiegoś takiego zdeformowanego, więc jakieś zadowolenie. Ruszamy więc. Właśnie poszłem po chłopaków i szliśmy w jedno miejsce właśnie tam w te oddale lasy, w te oddalone lasy. No i idziemy tu na granicy pola z lasem, od drugiego patrzę, a tu zrzuci kot koziołka. Widzieliście przed chwilą, znalazłem tego mykusa, a teraz chwilę później od koziołka ładny. Po wyglądzie wnioskuję, że to jest ono już od starszego kozła, po tym, że uperlenie już zaczyna znikać. Opiszę wam, jak to się nazywa, wszystko, że tak. To pod spodem to jest pieczęć, to dookoła to jest róża, to są perły, ten kawałek tu, jak się na to mówi, że to jest tyka całe tutaj, to jest odnoga przednia, odnoga tylnia jest bardzo krótka, no i tu jest grot. Więc u koziołków to jest tak, że między 5 a 8 miesiącem życia wyrastają im możdżenie, z których następnie wyrastają tak zwane guziki. Później one zaczynają, koziołki zrzucają te guziki, później nakładają szpice, następnie widłaki. A na końcu już jak są już dojrzałe, już takie najlepsze, to się nakładają szóstaka, czyli takiego właśnie jak tutaj. No i co jeszcze? No i to na razie na tyle, idę dalej, jak jeszcze coś mi się ten, to wam opowiem. Więc żegnam się z wami, bardzo się cieszę i ruszam dalej. Mam. Jak
Jak widzicie, pogoda nie jest nawet łaskawa. Rozpadało się bardzo mocno. No ale burdarzy jak chce. Właśnie szliśmy i słuchaj, patrzymy. Mówimy, czy to naprawdę może być następny rzucik. No i patrzymy jednak w tych sosnach. Tam widzieliśmy, że kilka jest ostatnich właśnie połowanych drzew. Patrzymy, jest rzucik. Jest rzucik, ale jak widzicie, kurczę, mocno obgryziony. Obgryzek, kurczę, taki listy do niego nie były łaskawe. No ale cóż, rzucik za rzucik, kurczę. Trzeba go wziąć, a jak? Więc my się z wami już żegnamy. Ruszamy teraz do domu. Już niedaleko jest, już jeszcze trochę i będziemy w domu, więc mówię, pogoda nie jest zaskakowa, ale jak widzicie, bur nam darzył, więc dziękuję wam za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Dasz bur!